Witam wszystkich widzów. Ten filmik poświęcony jest hokejówce amazońskiej Tchajere Boeheyi. Hokejówki amazońskie pochodzą z Ameryki Południowej. Występują w zatrudnionych i wolno płynących rzekach Maranion i Mamore w Brazylii i w Peru. Żyją w dużych ławicach pobliżu wybrzeża. Hokejówki pływają w bardzo charakterystyczny sposób. Głowa jest wyraźnie wyżej niż płetwa ogonowa. Taki sposób pływania ułatwia im żerowanie pod lustrem wody i wychwytywanie opadających owadów oraz ich larw. Hokejówka amazońska to słodkowodna rybka ławicowa, więc w akwarium powinna być trzymana w grupach od 6-8 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 60 litrów. Osiągają do 7 cm, płodność osiągają w wieku 10-12 miesięcy, żyją do 3-5 lat. Ciało koloru srebrnego z oliwko-brunatnym grzbietem. Od skrzeli do końca płetwy ogonowej znajduje się ciemny pas otoczony wąskimi złotymi paskami. Płetwa grzbietowa i odbytowa niebieskawe, a reszta płetw bezbarwne. Samiec jest mniejszy i spoklejszy niż samica z wydłużoną dolną częścią płetwy ogonowej. Preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. Zaleca się, by akwarium było zakryte ze względu na skłonność ryb do wyskakiwania. Oświetlenie powinno być rozproszone i przyciemnione. Hokejówka lubi wodę miękką i lekko kwaśną, ale bardzo łatwo adaptuje się do innych parametrów. Optymalne parametry wody: temperatura 23-28, pH 6-8, twardość od 6 do 15. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 30% na świeżo. Hokejówki amazońskie idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z żyworodkami, kieliskami, neonkami, labiryntowymi tetrami oraz burami. Natomiast nie poleca się trzymać wraz z rybkami drapieżnymi, takimi jak akary, duże pielęgnice, pielęgnice z jezior Malawi, Tanganyika. Hokejówki amazońskie to wszystko żadne rybki. Karmić hokejówek można żywą ochotką, rurecznikiem, łodzeniem, ocznikiem i artemiem. Można karmić jak żywymi, mrożonymi, tak i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmrażanie. Zbiornik nadleskowy powinien mieć około 15-20 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Poziom wody w tarlisku powinien być około 15-20 cm. Zbiornik tarliskowy pokrywamy, żeby rodzice nie wyskoczyli z wody. Oświetlenie powinno być słabe. Temperatura trzeba podnieść o 2-3 stopnie. Woda powinna być miękka i kwaśna. pH 6,5, GH 8. Wodę przygotowujemy w proporcjach 2:1. Dwa razy po filtrze obrócone osmozy do jednego z akwarium. Taką przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy, trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec 2 tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają i kraje stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu rybek w proporcji 1 samiec na 1 samiczkę. Rodziców wieczorem przynosimy do akwarium tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się na świcie następnego dnia. Tarlo trwa około 2 godzin. Podczas tarla jedna samica składa do 1000 jaj. Po tarle rodziców przynosimy do innego zbiornika. Zlewamy większą część wody, nawet do 70-80%, i dolewamy świeżą o tych samych parametrach. Dodajemy blankit metylowy tak, żeby woda miała jasny niebieski odcień. Akwarium sikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wydech następuje po 24 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 3-4 dzień. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofel. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie.
jak na rybek podwodnie, powoli przechodzimy na Artemię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.